stawiają Panie tezę, powiedziałabym, prowokującą trochę, dlatego że no, stwierdzenie, że to jest mój obowiązek, oddanie organów po śmierci w drugim, w jakimś sensie no, jest zgodą na to, że inni mają mnie prawo, znaczy do mojej własności, prawda? Bo można by to i z tej strony no, rozważać, ale to ja tylko tytułem takiego trochę podciągnięcia, czyli jak z mojej zamanki, jak blisko dokładnie. Proszę uprzejmie czas do Państwa, proszę bardzo. Zastanawiam się, czy wyglądają Panie możliwość zmiany prawa, gdzie to osoby musiałyby zastrzec, że nie chcą oddawać tkanek zamiast podpisywać deklarację, że chcą. Czy w Polsce obowiązuje zgoda domniemana, a w związku z tym my raczej właśnie chciałybyśmy, tak, że będą wyrażone. Przy jakiejś okazji, na przykład wydania dowodu osobistego, rozwiązania zadać Pani o tym mówiła, o zmienić. O co zgoda, jeżeli to ma być obowiązek? Ale no właśnie my rozgraniczamy tutaj obowiązek moralny, tak? Od zalegalizowania. My oczywiście, przepraszam mówiąc, Państwo uważają, Pani uważają, przepraszam, że obowiązek moralny sięga głębiej i to jest obowiązek, nawet jeśli nie będzie prawa, tak? Czyli ja mogę postąpić moralnie niegodziwie, mimo że prawo mi na to pozwala w tym względzie. To jeszcze raz, Jadwiga Kuchnicka, Uniwersytet Medyczny z Poznania. Jeżeli dobrze rozumiem, Pani rozróżniają dwa czy trzy typy, bo czyn heroiczny to tyle co superlokacyjny, tak, jak rozumiem. No więc mamy ten czyn superlokacyjny, racjonalny wymóg i przymus moralny, tak? Nie. Nie? Tak mi się wydawało, że mamy jakieś. Nie, nasz racjonalny namysł jest w każdej z tych, tak? Oczywiście. Czyli ma nam jeśli obowiązek jako przedsłanie, tak? Tak, tylko że ta średnia, czyli ta dziura, skąd? Znaczy, no? Jeśli Pani pozwoli, wyłączę, tak? I wydawało mi się, że ten podział wynika z tego, że przyjmują Pani przynajmniej dwa, moim zdaniem, kryteria tego podziału. Pierwszy to jest autonomia, drugi to jest, no właśnie, balans pomiędzy zyskami i stratami dawcy i biorcy. Tak, ja też mam wrażenie, że tu dyskutuje się jakby ciągle te dwie płaszczyzny. Na moje nieszczęście, referując opcję dawcy znowu, tak to usłyszałam. Natomiast pytanie jest takie, czy rzeczywiście te dwa kryteria są wystarczające, żeby generalnie klasyfikować nasze czyny, a zatem i nasze decyzje stojące za tymi czynami. Tak? Ja powiem może zacząć pytać. I drugie, i już więcej nie ważne. I drugie, czy Panie rzeczywiście przyjmują tę samą definicję autonomii dla każdego z tych czynów? Czy to nie jest pewna żonglerka, że dla jednego czynu przyjmujemy takie rozumienie autonomii, a dla innego nieco inne? Bardziej tytułem wyjaśnienia, aniżeli czegokolwiek innego. Cały artykuł wiąże się z zamierzeniem, to jest tylko część, może dlatego są pewne rzeczy wyrwane z kontekstu. Natomiast całość może jest taka trudna do ogarnięcia. Natomiast za zamierzeniem władzy zgoda wyrażona i ten głos za zgodą wyrażoną instytucjonalną. Więc chciałeś ty też zmienić mentalność, zmienić sposób myślenia o obowiązkach naszych. Więc my idziemy w taką stronę, którą teraz nie jest bardzo modny, ale też już spopularyzowany w prasie jest Michael Sandel. Czego nie można kupić za pieniądze? A więc w takim duchu tworzenia czy współtworzenia stoi się dążyć do tych dwóch tradycji. Dobra wspólnego z jednej strony jest to Marki Majorskiego, Arystotelskiego, Świętego Tomasza też, a więc takiego ducha też obywatelskiego. Z jednoczesnym chcemy tutaj dać wyraz temu, że żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym, a więc tutaj zgodnie z zasadą Rawlsa. Jednak wolność jest pierwszą nadrzędną wartością, więc nie możemy powiedzieć, że mamy prawo do ciała innego człowieka, bo cały czas wolność, pierwsza zasada sprawiedliwości, równy dostęp do wolności. Więc tą zasadę tutaj chciałabyś utrzymać, natomiast wolności do tego myślenia, ten taki duch i właśnie tutaj ja myślę, że ten artykuł trochę jest bliższy pani myśleniu, ponieważ on mówi, że nie jesteśmy takimi. Myślmy o sobie w takich kategoriach, że to jest taki, bo jeżeli tak będziemy myśleć, to my, to ten czyn, to rzeczywiście będzie mało tych organów do transplantacji. Więc my raczej musimy myśleć o tym, że to jest pewnego rodzaju pośmiertny nastrój, czy tutaj mocno my sobie postawiliśmy, czy to dawstwo krwi, czy szpiku jest naszym obowiązkiem. Zacznijmy tak o tym myśleć, bo są inne osoby, które to potrzebują, więc w tę stronę tworzymy.
radnym działaniem. Jest pożądane, dlatego mi się wydaje, że to jest nie, to jest radne działanie. No właśnie, tutaj mam. No, przepraszam, czuję się satysfakcją, ale mam odpowiedzią. Dlatego, że jeszcze pani się zgłaszała, pani do tej pory. Ja mam pytanie, pani mówiła o osobach dorosłych. Ja mam pytanie dotyczące dzieci nieletnich. I nie mówię tu o tak drastycznej historii, jak opisano w książce Pipo, bez mojej zgody, kiedy rodzice powołują do życia drugie dziecko, żeby było dawcą dla pierwszego chorego, ale mówię o sytuacji, kiedy jest rodzeństwo, które jedyne może być dawcą szpiku, czy nerki, czy fragmentu wątroby. Dziecko, które potrzebuje tego, potrzebuje tej donacji jakby, jest nieletnie i nieletnia jest ta druga osoba. Co wtedy, jeżeli, czy rodzice mają prawo zdecydować? To nie jest jakby celem naszego artykułu, dlatego że opieramy, to nie jest kryterium. Ja proszę o nie stosunkować do tego pytania. Znaczy, ja bym była za, ale no, trzeba argumentować, więc to. Prawnie, o ile to jest zmiennie skomplikowane. Ja znam autentyczny przypadek moich znajomych. Dziecko potrzebowało szpiku. Ojciec nie mógł dać, matka nie mogła dać. Dziecko, które potrzebowało, miało 16 lat. Dziecko, które było idealnym dawcą, miało 12. Tak, ale to też właśnie ale rodzice zdecydowali, że będą szukali i czekali. I się cudem udało znaleźć dawcę. Ale byli gotowi i ta młodsza siostra też była gotowa. I nawet próbowali już procedury prawnej, bo w Polsce nie ma takich rozwiązań dotyczących nieletnich. To pani bardzo dobrze mówiła, bo można dyskutować, na przykład na dzień nerki, to jest 30% uszczerbku na zdrowie, czy pan doktor to potwierdził, ale to będzie tych wyliczeń, nie wiem. Ale decyzje podejmują rodzice, nie osoba. Tutaj przeciekamy, że wszystko jest. Mają państwo czas w kuluarach, żeby dobrać sprawę. Ja się też zgadzam z panią profesor, że pomiędzy czynem pożądanym a obowiązkiem potencjalny dawca przeciwko, przepraszam, potencjalny biorca przeciwko dawcy, który w ostatniej chwili wycofał swoją zgodę zdania i wynik sądu był zdecydowany. Nie ma obowiązku. Byłoby to pożądane, bo stąd już niemoralnie, ale obowiązku nie było. My właśnie nie mieliśmy. To są już moralne, a nie obowiązku prawny. To są właśnie dwie rzeczy. Pani uciekła od tego bardzo.